Tę prezentację miał dla Was przygotować Mateusz Gajewski i tak naprawdę to jest jego tytuł. Jak przyszedł do mnie i mi zaczął opowiadać o tej prezentacji, którą chcę Wam pokazać, to tak naprawdę zaczął od troszkę innego tytułu. Buzzword, Buzzword in Buzzword Environment. Bo tak naprawdę jak widzimy cokolwiek, co ma w tytule Microservices Distributed, hybrid, cokolwiek, co teraz jest responsive web design i tym podobne rzeczy, to jedyne o czym myślimy to buzzwordy. Więc to, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to, to dlaczego dla nas to nie są buzzwordy i dlaczego, i jak my do tego podeszliśmy w troszkę bardziej praktyczny sposób. A jak w ogóle zaczęliśmy z tym? W każdym projekcie, który robimy czy robicie, jest taki moment, kiedy trzeba wybrać Jakieś narzędzia. Trzeba wybrać sobie ideę, w którym pracujemy, trzeba wybrać serwer www. No i teraz są dwie opcje. Albo pracujecie, jesteście szczęściarzami, pracujecie w nowych projektach greenfieldowych, no to wtedy jest łatwo. Możecie sobie cokolwiek zrobić i, no i super, nie? No albo pracujecie tak jak my, w projektach, które są stare, zaśmierdziałe i po prostu nic się już z nimi nie da zrobić. No i też jest fajnie, bo można je wyrzucić całe do kosza. I tak naprawdę w takim momencie byliśmy jakoś niedawno w grupie Allegro i stwierdziliśmy, że to co mamy do tej pory to możemy rozwijać, ale tak jakoś tak czujemy wewnętrzny niechęć do tego i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby to zrobić na nowo. No i w każdym takim momencie no, no jest taki, taka chwila, kiedy fajnie byłoby wybrać ten set, napisać swój framework, no Boże Święty. Kto Napisaliście na pewno swój własny framework. Każdy napisał. Ja też napisałem. Użyłem go w jednym projekcie i zapomniałem o tym frameworku. Nigdy więcej nie chcemy tego robić. No I tak naprawdę dlatego postanowiliśmy troszkę inaczej do tego podejść. Postanowiliśmy wziąć wszystko to, co jest gotowe i wrzucić do naszego ekosystemu. Nazywam się Krzysztof Dębski, jestem architektem w grupie Allegro, jestem deweloperem jestem ostatnio product ownerem czegoś, też, co nazwaliśmy. Bootstrap usługowy, czyli coś, od czego rozpoczynamy pracę z naszymi usługami. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób doszliśmy do tego, co, co dzisiaj używamy, co będziemy rozwijać w, dalszym, w dalszej części. Mam nadzieję, że dla Was będzie to chwila, żeby porównać to, co używacie, żeby porównać Wasze podejście do usług, do, do budowy architektury z tym, co my mamy, żeby może wykazać nam jakieś błędy, problemy. Dla tych, którzy. Jeszcze nie przeszli tej drogi, no to może być dobry moment na to, żeby znaleźć kilka fajnych rozwiązań, które są już w świecie open source, ale które możemy Wam za, za, zasugerować, zarekomendować. Zacznijmy od tego, czym jest, jak, jak wyglądał ten świat przed epoką e, mikroserwisów, serwisów, whatever, jakkolwiek to chcemy nazywać, e, w grupie Allegro. Potem popatrzymy, jak tak naprawdę chcieliśmy zbudować ten, e, ten nowy świat. Zobaczymy, co dalej chcemy robić w grupie Allegro, jak chcemy go rozbudowywać, no i czego się nauczyliśmy z całego tego, z całego tego naszego ćwiczenia. Założę się, że o grupie Allegro słyszeliście prawie wszyscy. Grupa Allegro powstała 15 lat temu. A ma tam około 6 milionów linii kodu, które w większości są napisane w PHP i w dużej części zostały napisane więcej niż 10 lat temu. Jeśli pomyślicie o swoim kodzie, który pisaliście 10 lat temu, założę się, że nie pisaliście testów, bo ja nie pisałem w każdym razie. Założę się, że pisaliście brzydki kod, który nie był obiektowy. O kodowaniu funkcyjnym to w ogóle nikt nie słyszał wtedy. Więc tak naprawdę musimy się dzień w dzień z nim, z nim użerać. Żeby być w stanie to zrobić, 400 osób tak naprawdę dzień w dzień nad tym pracuje, no i jakoś sobie, jakoś sobie z tym radzimy. Ale tak naprawdę doszliśmy do tego, że... No... To tak trochę, trochę niefajnie z, z nim pracować, no i e, fajnie byłoby coś z tym zrobić. No i tak naprawdę pomyśleliśmy, że fajnie byłoby znaleźć coś nowego. Już zdradziłem, że te mikroserwisy, ale jak do tego dochodziliśmy? Pierwsze co to, stwierdziliśmy, że no dobra, weźmy sobie SOA, no bo trochę z nas pracuje dłużej już w, w dziale IT, no i pomyśleliśmy sobie, no dobra, pójdziemy do biznesu, powiemy im, będzie SOA, będzie lepiej. No co. Darek z biznesu przyszedł do nas i zapytał. Fajnie, Soa, chcecie, róbcie, czy to znaczy, że dotrzymacie wszystkich terminów? No i w tym momencie, że jesteśmy szczerze, musieliśmy powiedzieć nie, zawalimy w pierwszym roku wszystkie, wszystkie możliwe terminy. W pierwszym roku będzie strasznie. No i prawda jest taka, że zapytał nas potem, to jakie ja będę miał zyski z tego, że pójdziecie w SOA? Wytłumaczcie mi, co to jest SOA. No i tak naprawdę. Stwierdziliśmy, że mu wytłumaczymy. No i wyglądało to trochę tak jak na tym obrazku. Narysowaliśmy mu wielki, piękny diagram, z którego on nic nie zrozumiał, z którego my nic nie zrozumieliśmy, no i mieliśmy problem. No i tak naprawdę siedliśmy sobie w dziale IT zastanawialiśmy się, dlaczego tak naprawdę mamy problem z, z tymi usługami. Pierwsze dlaczego to jest to, że my nie rozumiemy, co to jest SOA. Dla niektórych z nas to było, OK, weźmiemy sobie VASA, WebSphere, cokolwiek innego, zainstalujemy, rozproszymy architekturę i będzie. Takie średnie SOA. Dla innych to było, weźmiemy sobie ESBA, TIPCO, e, IBM, cokolwiek, będzie mieli asynchroniczną komunikację, będzie SOA. No, też słabo. Wystawimy SOA. No dobra, wystawiliśmy tego SOA 10 lat temu, no też nie jest SOA, nie? No i tak naprawdę sami nie wiedzieliśmy, co to jest, no więc stwierdziliśmy, że no dobra, no to trzeba do tego jakoś tak podejść troszkę inaczej. Wzięliśmy i zaprosiliśmy Erika Evansa, autora Domain Driven Design. Żeby przyjechał do nas i zrobił nam szkolenie. Tylko to, co było dla nas ważne, to to szkolenie nie było dla nas. To nie było szkolenie dla ludzi z IT. No bo no bądźmy szczerzy, no, połowa z was wie, co to jest DDD, druga połowa, nawet jak nie wie, to czuje o co chodzi, że, że jednak ten monolit trzeba pociąć, że trzeba wydzielać, wydzielać domeny, że trzeba konteksty i tak dalej. Ale zaprosiliśmy na to szkolenie ludzi z biznesu. Wiecie, co było fajne? Było nas 12 osób, a 6 osób. Social architektów, sześć osób product ownerów. My no sobie tak siedzieliśmy na tym szkoleniu Evansa. Evans ma taki dosyć spokojny sposób mówienia, więc troszkę przysypialiśmy na tym szkoleniu. Ale dla ludzi z biznesu to było takie wow. To znaczy, że jak mam ten big ball of mud, to mogę sobie go pociąć na domeny, że będę miał upstream, downstream i to faktycznie ma jakiś sens. No i tak. Najfajniejsze z tego wszystkiego był drugi dzień, kiedy my już, no, przysypialiśmy, jak to w drugim dniu szkolenia, a ludzie z biznesu tak przychodzili, bo wiecie, do, do Eryka, bo wiesz, bo mamy taki problem, że tutaj mamy taką domenę i chcemy ją pociąć, jak to zrobić najlepiej? I Eryk tak patrzył, no tutaj byłoby dobrze tego usera, tutaj ofertę, tu coś tam, a tutaj zastanówcie się jak to zrobić. I znowu kolejny raz patrzysz na taką dziewczynkę z biznesu, która nie ma bladego pojęcia o IT, i ona to modeluje. To było niesamowite. I tak naprawdę po tym szkoleniu, jak podeszliśmy do nich, powiedzieliśmy, no dobra, no to zapomnijmy o tym, co, o tym, co wam powiedzieliśmy i pójdźmy w mikrousługi. No, trzeba było wziąć nowy termin, żeby tak naprawdę ludzie łyknęli, że to już nie jest to, co im kiedyś tam, kiedyś tam mówiliśmy. No i tam powiedzieliśmy mikrousługi, to jest teraz trendy w ogóle, gdzie, gdzie nie otworzą, to słyszą mikrousługi. No i teraz, jak takiemu biznesowi to wytłumaczyć? Dobra, biznes, macie... Konteksty macie domeny, to weźmy sobie taki kontekst, zamknijmy go. I zbudujmy przy tym kontekście usługę. Jak zbudujemy taką usługę, to zamknijmy ją. Powiedzmy wszystkim no tak, jak jest w kontekstach. No powiedzmy, że to jest, to jest czarna skrzynka i nikt, nikt inny nie ma tam wejścia, tylko zespół, który, który to dewelopuje, który to wdraża. Który, ty, ty, tylko on może decydować, co tam się dzieje. No ale jeśli tylko on może decydować, no to wystawmy jakieś cywilizowane. API, tylko inne usługi mogą komunikować się przez API. No i to było znowu. Mają te konteksty, mają te połączenia między kontekstami. Aha, to tutaj jest API, to tylko tutaj wchodzi. I to też było dla nich takie jasne. I nagle im powiedzieliśmy: No dobra, to jak już mamy API, mamy zamknięte, no to, to teraz zróbmy coś dla nas. Wyjdźmy z tego orakla, w którym jesteśmy od 15, no przesadzam, od 10 lat. Mamy jedną, chyba największą bazę w Centralnej Europie orakla. Jeżeli nie chcemy takiej wielkiej, chcemy mieć coś mniejszego, chcemy mieć coś fajnego. To teraz zróbmy coś dla nas i użyjmy fajnych narzędzi tam, gdzie chcemy ich użyć. Chcemy używać Kasandry, bo jest fajna, no to użyjmy Kasandry. Chcemy używać e, Gruwiego. Chcemy używać Dzrawy 8, tutaj Drawy 7, a tam gdzieś pH, ciurka, ale chcemy używać fajnych narzędzi w ta, 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 tam, gdzie to możemy, tam gdzie to, jest, gdzie to jest fajne, to używajmy ich. No i to, co jest najważniejsze, to zapomnijmy o Sbach. Sby są fajne. Naprawdę, jeśli używacie sap jeśli używacie systemu HR-owego firmy jakiejś dużej, które, w którym nie macie żadnego, żadnego wpływu na nią, to jest fajne. Ale jeśli piszecie swój kod, no to po co pisać jeszcze drugi raz ten sam kod w, jakimś, w jakiejś szynie komunikacyjnej. Wykorzystajcie to, że macie swój kod i że możecie łączyć się z innymi aplikacjami w łatwy sposób. No i tak naprawdę pokazaliśmy im to i to było takie, wiecie co, fajnie, róbmy. To, co było najfajniejsze, to biznes zrozumiał. I biznes powiedział, dobra, robimy to. Bo to jest, to, to, to jest ogromna zmiana dla nich myśleniowa, ale dobra, spróbujmy. No to stwierdziliśmy, że dobra, to spróbujemy. No to teraz znowu przyszliśmy w grono architektów i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby mieć usługi. No i wymyśliliśmy, dobra, nie wystartujemy z usługami, zanim nie będą autoskalowalne, autonaprawialne, automonitorowalne, autowdrażalne, auto wszystko. Jeśli tego nie będzie, to nie robimy. No i tak naprawdę to była taka porażka, spróbowaliśmy zrobić to, oczywiście nie da się wszystkiego naraz zrobić, no i polegliśmy. Polegliśmy na, całym, na całej linii. No było, było straszne. Więc tak naprawdę stwierdziliśmy, że w ten sposób nigdy nie dojdziemy do, do tej naszej wymarzonej architektury, że musimy to zrobić troszeczkę inaczej. W związku z czym stwierdziliśmy, że dobra, zamykamy to, co było, zaczynamy nowy świat. No i jak zacząć taki nowy świat? No, najprościej, jak się tylko da. Wzięliśmy Springa, wzięliśmy e, Jetiego, wzięliśmy Gradla, no bo lubimy nowe rzeczy, no, wzięliśmy Cargo, wdrożyliśmy sobie na Springa, hura, działa. No tyle, że był problem z taką usługą, że no, jest, działa, nawet się połączyła do, e, do bazy danych, no tyle, że ciężko z nią się rozmawia. No i teraz fajnie byłoby wystawić jakiś endpoint, który, e, który taka usługa e, może realizować, nie? No i teraz zastanawialiśmy się nad tym, no i no dobra, no to wystawmy sobie e, Resta. No, REST jest chyba jedynym takim rozsądnym dzisiaj. No, Sąpa można, no, tylko kto tego chce teraz używać. Więc stwierdziliśmy, że użyjemy Jersey'a. Jest fajny, bo jest dosyć standardowy. Jest prosty. Jedne co wystarczy, no to oanotować go rozsądnie, że dany, że dany endpoint jest wystawiony jako e, zasób users, że produkuje i konsumuje JSONy. No i mamy pod getem, bez parametrów. Zwrócenie całej kolekcji, proste, raz, dwa, mamy, wystawione, super. No tyle, że znowu doszliśmy do jednego momentu, że trzeba jakby generować albo po staremu, tak jak w korbie, e, kod dla klienta i powiedzieć, dobra, to tu mam swoje, swoje serwery, tutaj mam takie API, no i odpytaj mnie. No więc fajnie byłoby, żeby z tego czegoś, jakoś tam się automatycznie API generowało, z którego można zjeść, które można zjeść. No, w sop był WSDL. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy WADL. Jest taki straszny, strasznie chory pomysł kogoś, kto przeczytał o wsdl i stwierdził, że wreszcie też się to przyda. Jeśli usłyszycie WADL od kogoś, że macie to zaimplementować, to powiedzcie mu, żeby się zastanowił jeszcze raz. No my stwierdziliśmy, że zrobimy to trochę inaczej. No i wzięliśmy Swagera. Swagera jest o tyle fajny, fajny, nie że generuje automatycznie dokumentację, generuje automatycznie API. Wystarczy mu dodać jeszcze jedną anotację, no, że wystawiamy to pod users'ami. No, ciężko się było domyślić. Wystarczy mu dodać anotację, że operację wystawiamy jako get all users, geta się domyśli, że jest, zwraca taką, taki obiekt. Akurat nie przyjmuje żadnych parametrów, no więc nie trzeba. Jakby przyjmował, no to też, te, te, też trzeba by je opisać. No i to, co jest fajne w Swaggerze, to można użyć Swagger UI. Koniec pisania. A klientów dla biznesu, żeby sobie wyklikali coś, żeby sprawdzili. Chcą, niech wejdą tutaj. Inni deweloperzy chcą przetestować, niech sobie wejdą tutaj. Mamy przykład, to jest akurat e, nasz Discovery Service. Chcemy pobrać wszystkie usługi, które są dostępne. No to odpytajmy GET, już raz, dwa. No prosta nakładka na RESTA. Ale to, co jest fajne, to generuje wszystkie formularze do, do parametrów, które, które mają być podane do usług. Zresztą tutaj widać, że trzeba podać nazwę usługi, instancji i tym podobne rzeczy. No dobra, no to mieliśmy te e, mamy sobie usługi, już nawet wiemy jakie mają API, no tyle że w dalszym ciągu żeby je znaleźć, no to ja muszę drugiemu deweloperowi powiedzieć, wiesz co, ja mam tam serwery. Mogę to zrobić troszkę inaczej. Mogę użyć Kiedyś używaliśmy F5, tak nie wiem czy kojarzycie, F5, F5 Big IP. Bardzo fajne load balancery, a to, co jest w nich najfajniejsze, to jest ich cena, bo jest tak duża, że po prostu jest niesamowite. Są strasznie, strasznie drogie. No więc stwierdziliśmy, że, no dobra, to, to jest trochę niefajne rozwiązanie. No więc stwierdziliśmy, że fajnie byłoby powiedzieć jakoś usługom, tutaj są instancje. No i można to robić dwojako można to robić albo balancerami, no albo. Pójść troszkę inną drogę. Stwierdziliśmy, że pójdziemy w, w drogę taką, jak są DNS-y, czyli mamy jeden e, rejestr usług, który trzymamy w zukiperze, usługę, która zwraca ten rejestr usług po reszcie, no i mamy kilka sobie usług. Pierwszą rzeczą, którą te usługi robią, no to jest zarejestrowanie się. Podłączają się do zukipera, wysyłają, ok, jestem, mam nową instancję, jestem, jestem gotowy na to, żeby, żeby mnie odpytywać. No i teraz mamy dwie opcje. Albo mamy klienta, który potrafi się podłączyć do Zookeepera, bo jest javowy na przykład, albo mamy klienta zewnętrznego, no, który tego najnormalniej w świecie nie potrafi. No i załóżmy, że mamy takiego sobie php-owego klienta, nazwijmy go starą platformą przed chwilę, przez chwilę, no i ten stary klient sobie musi jakoś do, dowiedzieć się, więc prosto restem odpytuję, daj mi wszystkie instancje, które są dostępne dla o, usługi e, user. Dostając takie instancje, ja sobie przejdę w round robinie i odpytam kolejną. Można tutaj mieć takie, takie pytanie, dobra, tylko jak to zadziała, jak mam load balancer, no to ja jestem pewien, że mi wszystkie usługi będą, wszystkie instancje będą równo odpytywane, no a jak daję to klientom, to jak to zadziała? No zadziała, matematyka, po prostu matematyka, no a wszystko, wszystko się dzieje w round robinie i wszystkie, wszystkie instancje są równo odpytywane. No więc nasz klient php-owy, mając adres instancji, odpytuje do niej, no i teraz znowu nasza instancja, możesz odpytać bezpośrednio z Zookeepera, żeby dostać listę instancji drugiej usługi, no i ją odpytać. Dzięki temu mamy dwojaki sposób odpytywania usług. No dobra, ale tak naprawdę mamy sobie naszą usługę. Mamy sobie powiedziane, że zwracam application json. No ale czasem wychodzi taka sytuacja, w której chcielibyśmy zwrócić użytkownika bo tutaj jest akurat endpoint użytkownika, w różnych wersjach. Chcemy mieć wsparcie dla starej, prawda, dla wersji pierwszej i dla wersji drugiej, na przykład. No i znowu jest kilka sposobów, jak to zrobić. Możemy dodać w urlu V1, V2, datę, whatever. Różne dziwne pomysły widziałem. Można zmienić urla w ogóle, można zmienić usługę. No ale tak naprawdę jest na to trochę fajniejszy sposób. Tym sposobem są nagłówki. Wystarczy dodać nagłówek, że produkujemy usera, Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście to z vendorami. Pewnie widzieliście. No i to jest application JSON, ale to jest obiekt typu Allegro User w wersji pierwszej. No i w tym przypadku wiemy, że nas, nasz endpoint konsumuje dla operacji update-delete pier, wersję pierwszą, ale i dla, dla, dla getów zwraca wersję drugą. No ale możemy mieć sytuację, kiedy chcemy mieć dwie wersje naraz dostępne. W takim przypadku znowu możemy poanotować sobie, ok, ale find all users zwraca tylko w wersji drugiej użytkowników. No i tutaj jest cały, e, cały wywód, w jaki sposób wynegocjować najlepsze, co zrobić, jeśli użytkownik zapyta tylko Application JSON, no to pewnie trzeba by mu zwrócić najnowsze, w jaki sposób zrobić retencję wersji. No ale to już jest. Dyskusja polityczna i tak naprawdę dyskusja z klientami, jak to zrobić. No ale do, dorzuciliśmy sobie tyle tych rzeczy, no i tak naprawdę <noise> okazało się, że to nie działa. Znaczy, działa fajnie, e, tyle, że było tak wolne. E, wdrożenie takiej usługi na moim komputerze, ja mam tutaj MKR. E, uruchomienie go, uruchomienie Jetiego, uruchomienie usługi dwie minuty. No i teraz, w momencie, kiedy e, ja sobie dewelopuję usługę, no to to było tak. Tenerwujące, że nie, naprawdę nie byliśmy w stanie tego zrobić. No i stwierdziliśmy, że dobra, no, no nie może być tak dalej, że każemy naszym deweloperom czekać na, na development, na wdrożenie, na cokolwiek innego. No więc tak naprawdę stwierdziliśmy, że ok, mamy tą naszą pierwszą, pierwsze podejście, że mamy vara deployowanego na zewnętrznego jit no to może to fajnie byłoby troszkę zmienić, to znaczy odwrócić. Może zróbmy z tego vara, jara i wrzućmy jit do środka. Uruchommy to jako aplikację. Po pierwsze nie mamy zewnętrznych zależności. Dobra, kto z Was kiedykolwiek miał sytuację, że wdrażaliście na serwer, na którym nie było serwera http? Bo administrator zapomniał. Zdarza się. No i nie ma tej sytuacji więcej. Wszystko co potrzebujemy jest w Jarze. No ale mamy sobie naszego JT Go, zmieniliśmy to na Jara. No ale to nie wszystko. To co musimy zrobić? Znaczy musimy. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić, no to zmienić Jetiego na Undertowa. Undertow jest lanserski trochę bardziej niż Jeti. Jest troszkę nowszy. Szybszy jest zaniedbywalnie, to powiem Wam szczerze, ale jest szybszy. Jest lżejszy, bo, o, no, waży około 35 mega, a więc jest znowu fajniejszy, ale tak naprawdę to jest nasze taki. Mieliśmy dewelopera, który akurat, Mateusz, który miał to pokazywać, stwierdził, że Undertow jest bardziej lanserski i wymiana Undertowa na tego trwała 4 godziny. Łącznie z testami, ze wszystkim, a dla deweloperów, którzy dewelopują usługi to było niezauważalne. Więc to jest fajne, jeśli mamy e, fajnie, wrzuconego, fajnie wrzucony serwer www do środka. No i jeśli już mamy e, w środku Undertowa, to stwierdziliśmy, dobra, no to nie odpalamy jarów, to może zapakujmy to w zipy, nie? Zróbmy z, zipa gradlowego, tak naprawdę mając wszystkie skrypty do uruchomienia e, aplikacji i tak naprawdę wdróżmy, to, rozpakujmy, uruchomimy aplikację. Będziemy mieli wszystko na miejscu. I to, co jest z kolei dla mnie istotne, to stwierdziliśmy, że dobra, mamy papety, żeby zainstalować serwery, no tyle, że te papety, no 5 minut jak nic, Plus nałożenie ldap na to, no przynajmniej nie LDAP, ale serwera autoryzacyjnego. Zajmuje to czasem 15 minut wysponowanie maszyny. No dobra, no trochę długo. Prawda jest taka, że na wszystkich maszynach potrzebujemy mieć Java, potrzebujemy mieć system do logowania, potrzebujemy mieć e, kilka innych rzeczy, za to nie potrzebujemy mieć na przykład sorsów zazwyczaj, nie potrzebujemy mieć mana, nie potrzebujemy mieć tego typu rzeczy. No to może zróbmy sobie taki obrazek, który będzie lekki który będzie łatwo startowalny, który od razu po wystartowaniu będzie można uruchomić aplikację na nim i działajmy po prostu na nim. Będzie, będzie trochę łatwiej. Trochę to była walka z administratorami, bo administratorzy byli bardzo przyzwyczajeni do tego, że mają szefa, papeta i tak dalej. Im się obraz zmienia cały czas, czyli nakładają poprawki i ta poprawka się wdraża na wszystkie maszyny, które są w, zdeployowane, ale jakoś, jakoś się udało. Jakoś się przekonaliśmy, że tak naprawdę jeśli będą takie poprawki, no to Chaos Monkey zadziała, złożymy, podniesiemy nową wersję. No dobra, no to mamy już tą aplikację, wdrożyliśmy sobie ją, no to fajnie byłoby mieć ją jakoś skonfigurowaną. Stwierdziliśmy, że znowu mamy ZooKeepera do, do Discovery, no to fajnie byłoby mieć znowu ZooKeepera do konfiguracji. ZooKeeper, tutaj się zastanawiamy nad kilkoma rzeczami, jest alternatywa dla zukipera ETCD, całkiem fajna, dostępna po reszcie, tyle, że nie ma żadnego uwierzytelniania w niej dzisiaj, od Roku opowiadają, że już w następnej minor wersji będzie. No i od roku tego nie ma. ZooKeeper ma uwierzytelnianie, ale takie dosyć słabe, no ale jest, przynajmniej tyle. Więc tutaj jesteśmy choć trochę w stanie się zabezpieczyć. No ale są czasem takie sytuacje, gdzie chcemy, nie chcemy korzystać z ZooKeepera, tylko chcemy nadpisać tą konfigurację no, dla testów, czy choćby na, na lokalnym środowisku. Wtedy daliśmy naszym deweloperom możliwość wykorzystania plików properties, które są zawarte w jarach, no i aplikacja sobie sama wczyta je i nadpisze to, co jest w Zukiperze. No ale znowu przyszli do nas administratorzy i powiedzieli wszystko fajnie, mogę sobie ZukIpera zmienić, mogę coś zrobić. No ale dochodzimy do tego momentu, kiedy wdrożyłem na, na maszynę, ale chciałbym tutaj jakąś drobną zmianę zrobić. I daliśmy możliwość zmieniania wszystkich konfiguracji z linii poleceń. No, jest to dla nich dużo łatwiejsze wtedy. No i doszliśmy do tego, że. Fajnie byłoby przetestować tą naszą mikro Oczywiście wszyscy piszemy testy, wszyscy piszemy bardzo fajnie, tylko prawda jest taka, czy testujemy nasze testy. Kto z Was testuje testy? Kto z Was w ogóle używa testów mutacyjnych? Kto z Was sprawdzi, czy jeśli coś się w kodzie zmieni, to czy test się wywróci? Test mutacyjny polega na tym, że jeśli losowo podmienia. Kod, który testuje. W tym przypadku akurat mamy bardzo fajną klasę, jest bardzo ładnie otestowana i testy są faktycznie dobre. Jeśli mamy testowanie e, zmniejszania licznika, test mutacyjny wyrzuci tą linijkę i sprawdzi, czy nasz test zauważy, że coś się pos posypało. W tym przypadku akurat to idzie dobrze, bo w, e, jeśli usuniemy tą linijkę, to nasz test zauważy, że licznik się nie zmniejszył. W związku z czym nasz test jest dobry. Ale ile razy się zdarza to, że możemy cokolwiek robić w kodzie, zmienić IFA na przeciwny, a nasz test tego nie zauważy? Bo nasz test testuje na przykład, czy cokolwiek, czy wyjątek zostanie rzucony, który jest rzucany zupełnie w innym miejscu. A tego akurat sobie nie przetestowaliśmy. Więc tak naprawdę to jest fajne i to Wam to Wam, nam pokazuje, na ile złe są nasze testy. Bo jak są dobre, to jest wszystko fajnie, ale ona pokazuje nam, na ile złe. I nawet te, które wydawało mi się, że są fajne, to jak przejechaliśmy -testem, no to okazało się, że Koło 50% nawet nie zauważyły zmian. Więc to jest, to jest niezła rzecz do tego, żeby, żeby przetestować. No i druga rzecz, którą, do której podeszliśmy, no to mamy testy, unit testy, i to jest fajnie wszystko, możemy sobie przetestować, ale tak naprawdę w, przy mikrosługach nie żyjemy w oderwanym od e, wszystkiego środowisku. Mamy sobie inne usługi, mamy bazy, mamy cokolwiek, no i fajnie byłoby przetestować, czy po naszych zmianach integracja się nie posypie. W związku z czym daliśmy znowu naszym deweloperom możliwość przetestowania integracyjnie z poziomu swojego ID. No, i tutaj tak naprawdę z poziomu, przez to, że mamy zaembedowany serwer, możemy go wystartować i tak naprawdę przetestować od początku do końca, czyli od wykonania zapytania HTTP do sprawdzenia tego, co się na przykład w bazie zapisze, czy do tego, co, co pójdzie do innej usługi. No to jest o tyle fajne, jeśli jest zaembedowany serwer, że możemy to zrobić, no w przypadku, kiedy no nie mam zaembedowanego, no to ciężko, da się oczywiście to zrobić, pewnie, że się da, pewnie, że się da podpiąć, ale tak jest łatwiej. No i doszliśmy do momentu, kiedy przetestowaliśmy, próbujemy wdrażać. No ale tak naprawdę fajnie byłoby mieć jakiś monitoring. Możemy znowu bardzo, bardzo oldschoolowo wchodzić na maszyny i sprawdzać sobie logi, przelatywać po logach i parsować, i grepować, whatever. A możemy użyć fajnego narzędzia. Elasticsearch dostarcza bardzo fajną rzecz, którą się nazywa Logstash i Kibana. To jest akurat, Kibana jest UI. I na każdej naszej maszynie zainstalowaliśmy sobie proxy NX loga, który... Wypycha do maszyn logstashowych logi. tak naprawdę to, co zrobiliśmy dla naszych deweloperów, to to, że dodatkowo napisaliśmy im plugin, który logi przechwytuje i wysyła na, do NX Loga na 615 po UDP, i tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego, żadnego opóźnienia. Znaczy, żadnego opóźnienia dla aplikacji, nie? No, bo dla logów może być. Ale to jest o tyle fajne, że wszystkie logi są widoczne w jednym tym. Dodatkowo, ponieważ Cały czas mamy w głowie domeny i konteksty, to wszystkie logi grupujemy sobie po domenie, czyli znowu deweloper mając n usług w swoim, w, w swojej domenie, tak naprawdę może zobaczyć wszystkie logi z tych usług w jednym miejscu. No, nie zobaczy z innych, z innych domen, ale to za niedługo, bo kibana trójka będzie pozwalała na to, żeby można przejrzeć logi z kilku indeksów na raz. Dzisiaj tego nie pozwala, bo używamy dwójki, no ale w trójce już powinno być. No i doszliśmy do jeszcze jednego miejsca, gdzie chcemy monitorować naszą usługę. Oczywiście używamy Zabbixa do monitoringu e, takiego zwykłego, systemowego, no ale fajnie byłoby dać znowu deweloperom możliwość e, monitorowania swojej aplikacji wskaźnikami biznesowymi. No i tutaj użyliśmy Grafita, który ma swoje pewne wady, to znaczy e, działa trochę niestabilnie, ale e, użyliśmy go i do momentu, kiedy nie chcesz patrzeć na zbyt dawne logi, to jest dobrze. Przy czym nie chcę określać, co znaczy zbyt dawny. bo aż mi wstyd trochę. W każdym razie daliśmy wszystkie standardowe metryki jersey'owe, deweloper może to sobie podejrzeć. Dodatkowo, używając code Hala, może wystawić dowolne swoje metryki i one się z automatu pojawią w graficie. To, co mnie zawsze boli w metrykach i w takim typowym podejściu zespołów monitoringowych, to jest to, że pierwsze, co, co trzeba zrobić, to im powiedzieć, mam taką metrykę, na takim hoście, takie mam e, minimalne, maksymalne wartości, to mi monitorujcie, to mi patrzcie i tak dalej. No matko boska, no to ja wiem, co ja mam. Ja sobie wystarczy, że to w kodzie anotuję, ja chcę, żebym to miał. Nawet jeśli nie chcę, żeby ktokolwiek na to reagował, to ja sobie popatrzę na to. I tak naprawdę to chcieliśmy dać naszym deweloperom. Wrzucaj, co chcesz, jakiekolwiek metryki chcesz i popatrz sobie na nie, na nie później. No i tam wdrożyliśmy tych kilka rzeczy i tak naprawdę wiecie, co się okazało, że to, czego chcieliśmy na samym początku uciec, do tego momentu do, dojechaliśmy. Mieliśmy taki fajny bootstrap, który był takim tankowcem, którego dowolna zmiana to, był, to było tak bolesne i tak e, drażniące, że, że Nie, no dobra, to nie możemy tego robić. Mieliśmy w głowie gdzieś, że kiedyś były te serwery J2E i tak dalej, one udostępniały wszystko. I co zrobiliśmy? Zrobiliśmy to samo. Zrobiliśmy jeden wielki projekt, który należy zainkludować i w którym nie da się nic zmienić. No i Mądrzejsi o to doświadczenie, że, że jest źle, stwierdziliśmy, że zrobimy to trochę inaczej. Wzięliśmy ten projekt i pociechaliśmy go. Pociechaliśmy go stwierdziliśmy, że fajnie byłoby pójść w tą drogą, że deweloper sobie może zdecydować, co chce, co chce wrzucić. Że może sobie wrzucić tylko te komponenty, które są mu potrzebne. Dodatkowo, tyle, że nie było to takie proste, bo jak podzieliliśmy, to było fajnie. Ale jak zrobiliśmy graf zależności, to już przestało być fajnie. Bo się okazało, że jednak jest straszny mesz. Ale z tym pracujemy, tak naprawdę. A to jest sprzed miesiąca tak naprawdę graf. Dzisiaj już wygląda trochę lepiej. Dzisiaj już wygląda, jest trochę bardziej rozcięty. Ale tak naprawdę walczymy z tym. No dobra, to to jest to, co, co mamy. Ale to cały czas nie jest koniec tego, co chcemy robić z usługami. Cały czas pracujemy nad nim, żeby je rozwinąć. Pierwszą rzeczą, którą robimy dzisiaj, to jest dodanie uwierzytelniania automatycznego. To, że zazwyczaj jak się myśli o uwierzytelnieniu, ok, mam użytkownika, który musi mi się zalogować do mojej usługi, do mojej, do mojej aplikacji. No ale to nie wszystko, bo mam pracowników, którzy też mają jakieś swoje uprawnienia, ale oni wcale nie są użytkownikami aplikacji, tylko oni są użytkownikami firmy. Oni korzystają z AD na co dzień, oni używają ADFS-a, oni odpalają swój, swoją stację roboczą i są zalogowani. To dlaczego mieliby nie być zalogowani w Allegro? Oczywiście, że chcielibyśmy tego, chcielibyśmy im dać tą możliwość, w związku z czym musimy tego użyć. No i tutaj odpowiedzią dla, dla nas jest OAuth, który zarówno pozwala na uwierzytelnienie. Pozwala nam na uwierzytelnienie użytkowników. Jeśli korzystacie z Allegro, to korzystacie z tego. Nawet możliwe, że o tym nie wiedząc, bo tak naprawdę pod spodem to mamy. Z drugiej strony, mając ADFS-a, znowu mamy OAutha, a I to jest jeden protokół, który jesteśmy w stanie wykorzystać. No ale jest jeszcze jeden trik do uwierzytelniania, który chcielibyśmy wykorzystać. To uwierzytelnianie usług między sobą. Jeśli widzieliście kiedyś web API Allegrowe, tam jest nie tylko uwierzytelnienie użytkownika, ale uwierzytelnianie aplikacji, która odpytuje. Naszą aplikację. No, jest to fajne, bo można wykorzystać dzięki temu zaimplementować thresholdy, można throttling zrobić, można jakiekolwiek SLA różne dla różnych aplikacji. No więc To jest kolejna rzecz, którą chcielibyśmy zrobić z wykorzystaniem serwera autoryzacyjnego i z wykorzystaniem OAutha. Tutaj mamy ten Edge Service, jest taka ekstra, ekstra usługa, która jedyne co robi, to rutuje. I tak naprawdę ona odpowiada za to, żeby przykryć, przykryć dostępy do innych usług przed, przed aplikacjami, na przykład aplikacjami zewnętrznymi. To co chcielibyśmy zrobić, to co zrobiliśmy, to jest wsparcie dla patcha. Nie wiem czy kojarzycie metodę restową patch, bo rest nie ma tylko tam czterech czy tam sześciu metod, ma jeszcze patch. Jest bardzo fajna, pozwala nam wykonywać atomowe operacje na poszczególnych argumentach obiektu, tylko ma, jedną, ma jeden problem, nikt jej nie rozumie. Znaczy, deweloperzy wiedzą, jak ona działa. Z, wszyscy wiedzą, jak ona działa, bo to jest proste. Zrób mi operację add w ścieżce maiden name, daj values me w proste, nie? Tylko problem przychodzi, jak trzeba to zaimplementować. To, to, już, są, to, to, to już jest troszeczkę większy problem. No i to, to jest jedna rzecz, którą chcemy wspomóc naszych deweloperów, żeby wiedzieli, jak to zrobić i jak to zrobić dobrze. A, pokazywałem Wam Swaggera wcześniej, jest fajny, tylko. Path users, API value users. API operation response, user collection response, public user collection response. No matko boska, znowu duplikacja. Co się stanie, jeśli ja zmienię kod, a nie zmienię anotacji? No, matko to jest tak jak pisanie kodu, to jak pisanie dokumentacji w kodzie. No Po co to robić? Po co przepisywać kod? Tak naprawdę chcielibyśmy się tego pozbyć. No, już mamy anotacje jerseyowe, to może dałoby się. Jersey ma dlatego nieszczęsnego wadla plugin, który potrafi wygenerować. Może by się dało wygenerować apidoksy z tego. No, przecież wszystko, co potrzebujemy, jest tutaj. I To jest tak naprawdę kolejna rzecz, którą chcielibyśmy się pozbyć, bo, bo staramy się pozbywać duplikacji w takich głupich miejscach. No i najfajniejsza rzecz, nad którą pracujemy dzisiaj to jest wdrażanie tego wszystkiego, pokazywałem Wam wdrażanie przez Zipa, tak naprawdę zapakowanie całej aplikacji do, do Zipa, tak naprawdę escepnięcie jej na odpowiedniego hosta, rozpakowanie, uruchomienie. Ale Dzisiaj pracuję nad tym, żeby popatrzeć na, na Gradla, na Dockera. Gradla mam już w głowie, bo Gradl ma fajny plugin do Dockera, który od razu potrafi zapakować aplikację, zrobić tak naprawdę to, co DiskJar robi, zapakować w, w obraz Dockerowy i wysłać do repo Dockerowego. Tyle, że prawda jest taka, że jak patrzyłem na domyślną konfigurację tego, wziąłem sobie. Obrazek Ubuntu i stwierdziłem, Dobra, to zainstaluję to na Ubuntu, na standardowym, nie, niech sobie idzie. No i obraz Ubuntu w dokerze waży 200 mega. Wiecie, ile ważyła moja aplikacja? Giga60. Okazało się, że API. E, znaczy najpierw się zdziwiłem, czemu za pierwszym razem ona się tak długo buduje, e, no bo robiłem to tak naprawdę w pociągu przez HSPA, bo akurat byłem jeszcze w Warszawie. No i to patrzę, ściąga, ściąga, ściąga jak porąbany. I co się okazało? grad, który, ten plugin dockerowy ściąga całą masę niepotrzebnych rzeczy. Więc jeśli będziecie na to patrzeć, jeśli będziecie używać pluginu dockerowego, zobaczcie, co on tam robi, żeby się nie okazało, że chcąc sobie ułatwić, tak naprawdę utrudnicie sobie życie. No ale to jest rzecz, na którą patrzę na całym procesem continuous de deployment, bo to jest jedna z rzeczy, które które musimy troszeczkę udoskonalić u nas. No dobra, to jeszcze kilka lekcji, które my wynieśliśmy i które mogą być fajne dla Was. One są trochę mniej o, o usługach, ale, ale też są, wydaje mi się, ciekawe. Jeśli używacie jakiejkolwiek aplikacji, upewnijcie się, że używacie najnowszej wersji. Używaliśmy Gradla. Gradl teraz już jest już 2.0, ale w wersji 1.11, do wersji 1.11 miał problem z pomami, które nie miały jarów. Usilnie próbował znaleźć Jara do każdego poma. W wersji 1.12 to poprawili, dzięki Bogu. I czas buildów spadł dla, dla nas drastycznie, bo okazało się, że Nexus, którego używamy, który próbował e, rozwiązać e, jara, no to próbował po wszystkich repozytoriach, które ma pod spodem. I trwało to czasem dla jednego jarka 40 sekund. No to teraz, jak sobie pomyślicie o, wszystkich, o większym projekcie, no to pierwsze, pierwszy build trwał czasem i po kilka minut. No, teraz się to troszeczkę, troszeczkę zmniejszyło, więc to, to, to jest dla nas duża lekcja, że używając takich rzeczy musimy bardzo, bardzo śledzić. To, co jeszcze było dla nas lekcją, to jeśli używamy już Gradla i używamy Gradle w rapera, to wiecie co robi Gradle w raper pierwsze? Ściąga Gradla. A wiecie co się dzieje, jak macie czyste środowisko Continuous Integration? Ściągacie go ze strony Gradla. A jak budujecie to paręset razy dziennie, to ktoś się może wkurzyć. I w najlepszym przypadku będzie to admin sieciowy u was. W najgorszym wypadku z Gradla wam pomachają. Naprawiliśmy to, ale to też było takie zmiana myślenia, że okej, okay, nie mam tego Gradla tutaj, ale, ale nie chcę dedosować nikogo. W całej naszej podejściu tak naprawdę nie niezbyt długo budujemy te mikrosługi, ale zdążyliśmy wymienić prawie cały stack technologiczny. E, tak naprawdę nie przywiązujemy się do niczego, do, techn do technologii, przywiązujemy się raczej do idei, którą potrzebujemy. Jeśli chcemy mieć lekki serwer, no to mieliśmy Jet, jego mamy Undertowa, testowaliśmy Jusa, ale zdecydowaliśmy się na Springa akurat. E, Słagera mamy, ale trochę mnie boli ten swagger, więc może przejdziemy na coś innego. Zaczęliśmy od Cargo, przeszliśmy przez deploy gradlowy, mamy teraz nasze zabawki deployowe, testujemy Heroku, testujemy Cargo. Tak naprawdę na każdym poziomie jesteśmy przygotowani na to, że tylko zmiana jest stała. Tak naprawdę nie mamy nic, co, do czego bylibyśmy bardzo, bardzo przywiązani. Testujecie kotnie. nie? A, wszyscy, wszyscy testują. A, no i kiedyś rozmawialiśmy z deweloperami, że fajnie byłoby mieć pokrycie kodu 100%, nie? Super byłoby. No tylko w każdym kodzie pojawia się taka klasa. Nie? Jak ją testować? No, trochę ciężko, nie? Ale, ale dla sprytnego dewelopera nie ma nic niemożliwego. Są testy do tego. Testy, które sprawdzają, czy klasa ma tylko zmienne statyczne i konstruktora. No, i oczywiście można to testować, tylko proste pytanie: po co? Nie potrzebujesz tego. Jak to powiedzieliśmy, że nagle testy się zrobiły troszkę prostsze. No bo bo okazało się, że nie trzeba wszystkiego testować. Używamy dużo narzędzi do sprawdzania jakości naszego kodu. Używamy. A, Jezus, Maria. U, 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 używamy. A, Jezus, Maria. Ale mam ten. Czego mu używam? Dobra, Sonara, oczywiście. Używam Sonara. I teraz testowaliśmy sobie naszą starą platformę. Kod napisany w PHP, napisany dawno temu. I mam tam taki jeden magiczny plik, który nawet nie wiedząc, jest bardzo ważny dla was w Allegro. I ten plik ma 4500 tysiąca linii kodu. Jest napisany w PHP w całości. Jest napisany dosyć imperatywnie, no i Sonar go sobie testuje. Jak myślicie, ile tam jest błędów, naruszeń według Sonara? Cztery. Cztery, nie kilo, 4. Tylko dlatego, że Sonar nie potrafi go przeczytać. Znaczy, jedno, co napisał, to, że plik jest za długi. No i teraz tak, jeśli się w, popatrzysz na to bliżej, to zauważysz, że coś jest nie tak, wiedz, że coś się tam dzieje, ale jak popatrzysz tylko na statystyki, to nie zauważysz tego pliku nigdy. On jest straszny. No i jedna rzecz, która dla mnie jest istotna i wydawało mi się, że jest oczywista, to jest rest. To jest przecież proste, nie? Masz w sobie API, zwracasz zasoby, nie? Raz, dwa. No ale tak naprawdę powstawały u nas różne dziwne podejścia do restu. A jeden, zgadnijcie, co to jest XYZ. 1, 2, 3. Token do API dla BIA. Uwierzytelnianie. A wiecie, co to jest jeden? Jeden to jest taka magiczna liczba, która zwraca sobie część obiektów. Jest jeszcze druga magiczna liczba. Dwa. Ale czasem się pojawia także, że są dobre API na pierwszy rzut oka. Na przykład API do rekomendacji. No wydawałoby się, że bierzemy sobie rekomendacje, pierwszy set rekomendacji, zwracamy itemy. Wiecie co to jest jedynka? Dobra, jak ktoś mi odpowie dobrze, to dostaje koszulkę. Nie. 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 I do usera. Dobra, koszulki będą później. Dobra. No i tak samo mamy takich deweloperów, którzy są nawet dobrzy, ale stwierdzili, że oni pałują jakąś taką wewnętrzną niechęcią do headerów, w związku z czym headery akcepty sobie wrzucą w parametry, no bo co, bo przecież mogę sobie to wtedy przetestować z przeglądarki. No i to jest problem tak naprawdę. Prezentację miał prowadzić Mateusz, e, niestety nie mógł dzisiaj, ale Mateusz to jest osoba, razem z Łukaszem Drumińskim, dwie osoby, które bardzo, bardzo dużo wniosły w, w bootstrapa i tak naprawdę oni tego zaczęli. E, oni to zaczęli, ale to co jest dla nas bardzo ważną lekcją przy, przy budowaniu tego typu rzeczy, to jest to, że jedynym sposobem, żeby to żyło, to jest wziąć wszystko z open source'u, co się da, za, zakomitować do open source wszystkie swoje zmiany, które, które się miało i rozproszyć to po firmie tak bardzo, jak się da. Jeśli zrobicie zespół wewnętrzny, który będzie to robił, to on upadnie prędzej czy później. Zrobicie sobie zespół tygrysów i, i będzie porażka. To, co staramy się robić, to rozsiać to i każdy, chcemy zrobić wewnętrzny open source, każdy może to zmienić. Co dziwne, nawet ostatnio ludzie zaczynają tu chcieć zmieniać. I to, jest, I to jest tak naprawdę fajne, to jest najważniejsza lekcja dla mnie z tego wszystkiego. Chciałem Wam podziękować za to, że dotarliście tak wcześnie rano i, no, i że w ogóle znaleźliście tutaj. Ale to nie koniec. To, co jest ważne dla Was teraz, to to, że mamy konkurs. Ponieważ lubimy kodować, to zrobiliśmy sobie konkurs. Pod tym linkiem na Githubie znajdziecie kawałek kodu. Ten kod to jest kod fabryki dżemu. A macie bardzo proste zadanie. Zadanie znajdziecie w README. Zadanie polega na tym, że no, trzeba by przesortować słoiki z dżemem na te, które są dobre i te niedobre. Trzeba by posortować je i popakować. Dla osoby, która zrobi fajne rozwiązanie i która zrobi je najszybciej, bo tak naprawdę liczy się fajne, ale najszybsze rozwiązanie, i zrobię pull requesta. E, najszybciej zgłoszone. Najszybciej zgłoszone. E, wygra i nagroda jest fajna. Jedną. A, to jest dużo. Jedną z nagród jest taki mały iPad, ale tak naprawdę fajniejszą nagrodą jest tablet, który możecie wygrać za fajne rozwiązanie. Więc zachęcam Was do sprawdzenia tego. Zachęcam Was do wizyty w naszej budce Allegrowej, gdzie też znajdziecie linki do tego. I zachęcam Was do robienia code review, które możecie zrobić u nas i też możecie jakieś gadżety wygrać.